W miniony weekend w Zebrzydowicach sporo się działo. Wodowanie wianków na stawie Młyszczok co roku cieszy się dużym zainteresowaniem, ale wianki to również koncerty, zabawa taneczna i sporo innych atrakcji. W tym roku gwiazdą tego wydarzenia był zespół Bratanki. Dopisała nam w tym roku i pogoda, publiczność, no i w ogóle było bardzo fajnie, wspaniałą mamy publiczność tutaj w Zebrzydowicach. Bawili się to, co mi wiadomo, z całego powiatu. Jesteśmy, no jako organizatorzy, bardzo zadowoleni. I kolejna impreza za nami, ale udana, bardzo udana w tym roku. Cały amfiteatr był pełny. Za to mieszkańcom gminy Zebrzydowice i okolic serdecznie dziękuję. I zapraszam na kolejne wianki na przyszły rok 2020. Bratanki rozkręciły zebrzydowicką publiczność. Ten wieczór był naprawdę gorący, nie tylko ze względu na wysoką temperaturę. Rozgrzaliście tą zebrzydowicką publiczność. No też się rozgrzaliśmy przy rozgrzewaniu. Podobno na zewnątrz było 36, jak jeszcze rozgrzaliśmy, no to... No to około 50 na pewno. Mogło być. Teraz się ochładzamy. Wolelibyśmy ochłodzić troszeczkę dzisiaj, ale jak nie wyszło. Ale i tak byli bardzo, że tak powiem, tanecznie nastawieni i wokalnie, więc było świetnie, naprawdę. Nie zabrakło też waszego nowego utworu. No w niedzielę, tak, nasz nowy utwór. Mam nadzieję, że przypadł do gustu. Mnie osobiście przypadł. Czy jeszcze jakieś nowe kawałki w najbliższym czasie? Wy coś tam macie w planach? Jak to u was wygląda? Podzielcie się tutaj informacjami. No rzeczywiście możemy uchylić trochę rąbka. Tak, uchylcie. Bo nie dalej, jak już za dwa dni zaczynamy nagrywać nasz najnowszy utwór, który mamy nadzieję ukaże się na wiosnę. Albo nawet jesienią. Myślę, że ta niedziela się przyjęła w tą niedzielę, ale oczywiście te takie standardowe kawałki też jak najbardziej, nie? To już taka klasyka. Kolejny będzie tytuł w poniedziałek, zobaczymy, który wygra. No klasyka musi być. Największe utwory, największe przeboje zespołu Bratanki, bo przecież jakby to jest nieodłączny element każdego koncertu. O to chodzi, żeby posłuchać tych utworów, które były w stacjach radiowych i na największych festiwalach, dokładnie. Kochani widzowie, pozdrawiamy was bardzo gorąco. OX.pl, zespół Bratanki, wymarzony duet. Pozdrawiamy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.